Cześć. Ponownie gościmy w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Gym El Toro w Sosnowcu. Wejdź na www.gymeltoro.pl, zapoznaj się z klubem i wpadaj na wspólny trening. A dzisiaj trzy najlepsze ćwiczenia dla pływaków na mobilny odcinek kręgosłupa. Zaczynamy! Ustaw się w leżeniu na plecach z ugiętymi nogami i rollerem ułożonym na wysokości łopatek w poprzek pleców. Ramiona skrzyżuj na klatce piersiowej i unieś biodra nad podłogę. Głowę utrzymaj w przedłużeniu kręgosłupa. Broda cofnięta. Nie wyginaj nadmiernie odcinka lędźwiowego. Napnij delikatnie mięśnie brzucha. Wykonaj rolowanie górnej części pleców opierając się na nogach. Nie wjeżdżaj rollerem na szyję ani na odcinek lędźwiowy. Jeśli w jakimś miejscu poczujesz większy ból, zatrzymaj się i wykonaj kilka ruchów na boki. Następnie znowu wykonaj rolowanie wzdłuż kręgosłupa. Ćwiczenie wykonujemy około 4 do 5 minut. Ustaw się w klęku podpartym, kolana pod biodrami, dłonie pod barkami. Jedna ręka delikatnie ułożona na karku. Wykonaj rotację, starając się inicjować ruch w kręgosłupie, a nie w barku. Gdy poczujesz wyraźny opór, wróć do pozycji wyjściowej. Ruch powtórz w trzech seriach po 15 powtórzeń na stronę. Podobne ćwiczenie pojawiło się w odcinku 3 najlepsze ćwiczenia rozgrzewkowe z gumą, ale trudno go nie uwzględnić w 3 najlepszych ćwiczeniach na mobilny odcinek piersiowy kręgosłupa. Wyciąg ustawiamy na wysokości ramion. Montujemy linę lub mniej popularne, ale wygodniejsze dwa małe uchwyty na pasku. Ćwiczenie rozpoczynamy od pozycji stojącej. Ręce wyprostowane przed sobą trzymają uchwyty. Ściągamy łopatki i wykonujemy przyciągnięcie uchwytów do twarzy, krótką pauzę i powolny powrót do pozycji wyjściowej. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.